Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Powiedzmy sobie szczerze, jak świat długi i szeroki i głęboki w dzieje historyczne, prowokacja zawsze występowała. Ludzie ludzi prowokowali do pewnych działań, do pewnego nastawienia, do pewnej reakcji psychicznej, a ta jest najsłabszym ogniwem w strukturze człowieka. Prowokacja nie jest zakazana, jest dozwolona, możemy prowokować, a przecież ile to afer wykryto w wyniku prowokacji, czy policyjnej, czy medialnej. Ale biada temu, który się da sprowokować, któremu puszczą nerwy, musi mieć nerwy, jak to mój kolega kiedyś jeszcze ze szkoły średniej, jak postronki, żeby się nie dać sprowokować, żeby nie popełnić czegoś większego, niezgodnego z prawem, wskutek właśnie tej prowokacji. Bo wyzwalają w nas się siły ogromne. Tym bardziej, jeśli prowokacja jest tak zawoalowana, niesprawiedliwa wobec nas. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w 20. tygodniu 2019 roku. 20 tydzień, majowy tydzień, to czas przełomu. Przełomu politycznego w Polsce, tak mi się coś wydaje, i naszych, jeśli chodzi o Fundację Miwena, spotkań folklorystycznych. Bo przecież już w najbliższą sobotę, 18, spotykamy się w auli budowlanki, by rozegrać bitwy na przyśpiewki. Tak, do rymu bitewki na przyśpiewki. Myślę, że warto przyjść, zobaczyć, przynajmniej na chwilę, w jaki sposób 23 zespoły będą te bitwy rozgrywać, a około 17, po 17 nastąpi epicentrum tych bitew, czyli rozdanie nagród, ogłoszenie, kto wygrał. Mam wrażenie, że w tym roku uda nam się tak czasowo zorganizować, by ten zespół najlepszy jeszcze pokazał dla VIP-ów swoje przedstawienie. 23 zespoły, 18 maja, co ogłaszamy wszem i wobec, tutaj w naszym tygodniku Co Słychać, w najnowszym numerze, właśnie jest już plakat, właśnie, i wszystkie zespoły, harmonogram taki minutowy występów tych zespołów. Zapraszam serdecznie, a ci, którzy do nas przyjadą, te 23 zespoły z różnych regionów, etnoregionów Polski, zachęcam do również takiego humorystycznego potraktowania sprawy. Przecież to jest kabaret. Mimo że w Polsce dzieje się to, co się dzieje, a więc najazd bardzo poważny na Matkę Boską Częstochowską, domalowanie jej nie tęczy, jak niektórzy mówią, a po prostu znaku LGBT, czy tych wszystkich zboczonych gejów, lesbijek i innych transwestytów, którzy no, powinni po prostu, jeśli już tak, ja nie powiem, że Bóg ich skarał, jeśli już tak mają, niech siedzą przynajmniej cicho i jako mniejszość nie narzucają swoich racji większości. Różni jesteśmy, naprawdę różni. Jeśli ten ksiądz, którego kler rozpasaliśmy sami, on się sam rozpasywał, ale pod baldachimem naszym, taki ochronny parasol daliśmy księżom, żeby
No bo nie wypada księdza atakować. No to jest grzech, jak kiedyś tłumaczono, nie można źle mówić o kapłanie, bo to jest grzech. Ale kapłani są różni. W swoim życiu również miałem do czynienia z różnymi księżmi, którzy byli fantastyczni. Zawsze będę przypominał księdza Antoniego Tyszkę z Janowa, któremu napisałem po śmierci epitafium liryczne. I takich księży, którzy jeszcze do dzisiaj są w naszych parafiach, a przecież zostali przyłapani na różnych czynach nierządnych i hazardowych również. Ale całkiem dobrze im się wiedzie. I żeby ten temat już skończyć właściwie, powiem tylko jedno. Kiedy byłem biednym, młodym nauczycielem, stałem na przystanku, zatrzymał się samochód, całkiem wypasiony. Patrzę, to mój kolega ze szkoły średniej, ksiądz. No widzisz, mówię, ciebie stać jest na taki samochód, tylko parafię dostałeś, już się dorobiłeś. A on mówi tak, ty jako nauczyciel nie musisz mieć samochodu, a ja jako ksiądz muszę, bo to świadczy o mojej pozycji społecznej. Nie mogę sobie pozwolić, żeby ktoś przyjeżdżał do mnie w ramach moich posług kapłańskich. Też racja. Ale to świadczy o tym, że wielu młodych, tym moich kolegów, szło w stan kapłański nie po to, że byli tak, nie dlatego, że byli tak przeświadczeni o tym, że to jest ich powołanie, ale po prostu dla biznesu. Wcale nie dla biznesu, ale z biznesem jest związana sprawa mistowa, gdzie ostatnio byliśmy na odpuście i poświęceniu placów pod dwie budowle. W tym jeden będzie kościół i takie centrum misyjne, rekolekcyjne. To będzie dużo kosztowało, bo i budynki będą bardzo duże. Ale to, co najbardziej mnie urzekło, to Matka Boska Fatimska. Ta prawdziwa, nieskażona żadną ala tęczą, a niesiona przez strażaków. I jasno trzeba powiedzieć, Fatima się trzyma. I to całkiem, proszę Państwa, nieźle, co widać na załączonym obrazku, na naszej okładce. Niech się trzyma i Matka Boska Częstochowska, i nasza Fatima, i Kodeńska, i każda inna, nasza Matka, której zawierzyliśmy i do której wznosimy modły, by nas chroniła od wszelkiego złego. Kościół to jedna sprawa, wiara to druga. Ośmielam się tak powiedzieć, ponieważ każdy z nas wierzący może sobie ze swoim stanem duchowym poradzić i bez Kościoła. Może. Ale myślę, że gdyby Sekielscy nakręcili film także o politykach, także o artystach, szczególnie o artystach, dziennikarzach też i wszystkich innych zawodach, i wyłapali pedofilów, i wyłapali tych, którzy nierządnie się prowadzą, to byłby całokształt naszego społeczeństwa. Ale czy to tych kilkaset, czy nawet kilka tysięcy w stosunku do 40 milionów, o czym świadczy? Choroby nie omijają nas. A to jest właśnie choroba. Zboczenie jest chorobą. I trzeba tych ludzi leczyć. Aż do kastracji chemicznej włącznie. Co już kiedyś towarzysz Tusk zapowiadał. Towarzysz, bo
Unia Europejska to jest zachodnia komuna. Nie wiem, czy wszyscy sobie z Państwa utożsamiają właśnie Unię z komuną. To jest socjalistyczny związek republik europejskich. Inaczej nie potrafię o tym myśleć. A więc, skoro już towarzysz Tusk zapowiadał taką walkę ze skłonnościami nienaturalnymi, to dlaczego dzisiaj, skoro partia rządząca znacznie mniej radykalnie próbuje pewne rzeczy przyostrzyć, od razu sypią się gromy i od razu ci lewacy mówią, to nic nie da. I tak PiS jest za Kościołem. Nic to nie pomoże. Kościół powinien się oczyścić sam. I biada mu, i księżom, i biskupom, i papieżowi, którzy tego nie zrobią. Biada im i naprawdę ludzie przestaną do Kościoła chodzić i przestaną wspomagać Kościół. I ta inwestycja, o której tu mówiłem, może nie dojść do skutku. Ponieważ wiem, że każdy z nas ma własny osąd księdza, który mu ufa. Ale czy, no powiem radykalnie, czy jest moralne, by ten ksiądz siadał i spowiadał ludzi? On powinien sam dojść do takiego wniosku, że nie może. Wystarczy. Chwatit. Ad rem teraz, czyli do rzeczy, bo przecież ten numer nasz wymaga skomentowania. A więc najpierw rację prowokacji. Proszę to dokładnie przeczytać, jeśli ktoś już kupi nasz tygodnik za jedyne 3 zł. Zapoznać się również, że w najbliższą niedzielę jest dekada Michałków, czyli 10 lat, a 11 Michałki, bo jednego roku były podwójne. Piszemy o Halinowie Flagowym, byliśmy, jest reportaż, święto miasta i gminy Halinów. No i list do nas, tak niespodziewany, prezentujący jedno z kół gospodyń wiejskich, które wskutek rządów dobrej zmiany zaczęły odżywać. To jest normalne, te 3000 zł, które dostają. Jest to jakiś zastrzyk, ale te koła naprawdę zaczynają odżywać. Kiczki właśnie odżyły, a my czekamy na kolejne listy do nas o innych kołach gospodyń wiejskich, które też odżyły. A może niekoniecznie, może one nie potrzebują tego wsparcia 3000 i też mają się dobrze. Bo koło gospodyń wiejskich, tak jak OSP, Ochotnicza Straż Pożarna, są domeną polskiej wsi. Te dwie organizacje i niech tak będzie. I bardzo dobrze, bardzo lubię jeździć na każde spotkanie, bo to jest ten autentyk. Tam nie ma żadnej szmiry, tam nie ma dwuznaczności, tam jest rzetelne działanie, szczególnie tych gospodyń i tych strażaków, którzy czują powołanie. No tak jak i ksiądz, ten, który jest z powołania, nigdy nie dopuści się, nie mówiąc niczego złego, nie mówiąc o pedofilii. A więc tak, byłem sam ministrantem i wiem doskonale, na czym to wszystko polega. Mieliśmy księdza, który no, niekoniecznie był pedofilem, ale też miał takie skłonności, powiedzmy sobie, lubił pogłaskać, lubił tam na zaczółko wziąć, takie, no, tak jak ojciec. No, no, to jeszcze nie jest pedofilia. Nie wiem, jak było z innymi. No, ja nie odczułem niczego, co by jakby skaziło tego księdza i mnie przy okazji. Koledzy też nie mówili, ale to jest jakby naturalne. I jeśli my teraz będziemy osądzać, znowu wracam do tego tematu, ten temat jest straszny. Strasznie pociągający, strasznie wciągający. Ale dobrze, skończmy na tym. Blefy strefy, rozszerzono strefy płatnego parkowania w Mińsku. Wniosek jest jeden. Jak powiedział słusznie radny Miąsko,
Gdyby burmistrz Jakubowski miał, proszę państwa, pieniądze na parkomaty, to on by zaparkomatował, czyli zrobił całe miasto płatnego parkowania. On chce wyprowadzić samochody z miasta, ale również umożliwia, co zauważyły nawet Siedlce, że w Mińsku rządzą deweloperzy, a więc mając pół stanowiska parkingowego na jedno mieszkanie. To jest niedorzeczne, dlatego też to jest blef wielki, że te strefy pozwolą na uniknięcie zakorkowania miasta. Właśnie nie pozwolą, bo zawsze będzie tak, jeśli daje się takie preferencje deweloperom. Nie wiem, czy to jest jasne. Jeśli deweloperzy nie zapewnią miejsc parkingowych, to nawet strefa płatnego parkowania nie spowoduje, że miasto się odkorkuje, tak do rymu troszeczkę. Kozi laur to, proszę państwa, sukces koziego sera z gminy Jakubów, z Witkowizny. Tam kiedyś jako nauczyciel, jeszcze początkujący, byliśmy na fermie, zdaje się, lisów w tej Witkowiźnie. To były lata 84 może. To była ferma jak najbardziej państwowa. Nie wiem, czy tam coś zostało z tego, czy nie. Tak chętnie kiedyś bym może pojechał i zobaczył. Klinika CSME otwarta już, proszę państwa. Będzie też artykuł. Byliśmy na otwarciu, ale to dopiero za tydzień. Już tutaj na Konstytucji Róg Piłsudskiego. Konstytucji 3 maja. No, przez 2 tygodnie nazbierało się, proszę państwa, aż 52 osoby, które odeszły od nas. Ale mamy również sporo noworodków, bo noworodków jest, proszę państwa, cała strona. O, to są wszystkie dzieci, te, które przyszły w tych 2 tygodniach na świat. No i nasze reportaże, te, które oprócz kroniki policyjnej, co się zdarzyło, straszny wypadek, proszę państwa, w Mikanowie, tam jest to skrzyżowanie, tak z górki troszeczkę, no i samochód no, fatalnie wygląda. Kto jedzie do Siennicy, niech bardzo, bardzo uważa, szczególnie z Siennicy, bo jeszcze gorzej niż do Siennicy jeżdżę, więc wiem. Pilne unijne to pierwszy kongres powiatowy w Dębem Wielkim w sprawie frekwencji, żeby młodzi namówili starszych do udziału w wyborach. No całkiem to jest fajne i myślę, że niektórych starszych nie trzeba namawiać, ale młodzież, co ujawni nasz reportaż, nie do końca jest w tej Unii zorientowana. Ale jak na swój wiek, owszem, myślę, że to rosną nie tylko prawdziwi Europejczycy, ale przede wszystkim Polacy, bo musimy sobie zdawać sprawę, że dlatego, że jesteśmy Polakami, Polkami, dlatego też jesteśmy i Europejczykami. Innej drogi nie ma. Nie Europa najpierw, a później Polska. Na początku była Polska, był Lechistan, było plemię Polan, plemię Wiślan. To wszystko z nas stworzyło Polaków, tych, którzy dzisiaj tutaj zamieszkują na tę ziemię, nad Wisłą, Odrą, innymi naszymi rzekami, ale również te 10 milionów Polaków pochodzenia polskiego w Stanach Zjednoczonych, które powinno stworzyć takie lobby, żebyśmy w Stanach nie lecieli do Stanów wcześniej dostając wizę. No bezwizowo musimy latać do Stanów. Ja nie polecę wcześniej, niż nam zniosą wizy. Jest teraz akcja taka ambasady amerykańskiej w Polsce, żeby jak najwięcej osób, kto wie, czy sam nie zajdę tam z prośbą o wizę, ale tylko po to, byśmy mieli później podróże bezwizowe. Przy tak pięknej majowej pogodzie, czyli padającym wreszcie deszczu, wreszcie ta susza się skończy. Ja się bardzo, bardzo z tego cieszę. Właśnie mówimy o płynnych granicach, jeśli chodzi o prawo, bo przecież prawo to również jest
niekoniecznie do końca takie ścisłe i czasami te granice bywają płynne. Proszę się zapoznać. No, Fatima się trzyma, to ten nasz fotoreportaż z Mistowa. Bardzo, jak kroniki mówią, bardzo pobożny ten lud mistowski. Zobaczymy, jak będzie dalej, czy rzeczywiście uda się wybudować i to centrum pielgrzymkowe takie troszeczkę i również świątynię 500 metrów kwadratowych powierzchni, to jest bardzo duża świątynia. Izba w Podzięce to jest o dobrem rzecz, izba Laszki, izba właśnie imienia Konstantego Laszki, rzeźbiarza naszego słynnego, i rozstania odnowy to Latowicz zmian, bo proszę Państwa, sołtysi się wymieniają i w Latowiczu również. Zielone Mielone to taki fajny tytuł, posiadał. Ekologicznych posiadał, gdzie zorganizowano majówkę, biegi, Nordic Walking, a więc czy te marsze po lesie, wszystko to po to, żeby przywrócić zieloność zielonej gminie. No, z przywracaniem to bywa różnie, jedni zbierają, drudzy śmiecą, ale impreza, że tak to nazwę, wydarzenie było ze wszech miar ciekawe. Piszemy o magnecie, kolejnym wydaniu magnetu, no i Feliksy nie skisły. Co to jest, proszę Państwa? A więc Feliksy, no to od Feliksa Rawskiego. A więc memoriał uliczny, no taki półuliczny, ale wrócił. Najważniejsze, że wrócił na teren miasta, że mogli nieliczni wprawdzie kibice, bo nie było tego dużo. Jakoś cyklistami jest coraz mniejsze zainteresowanie, ale no może dlatego, że poziom nie jest taki wysoki, zresztą dużo stłuczek, otarć, całe miasteczko ambulatoryjne się zrobiło, ale proszę Państwa, jest tak, że warto o tym pisać na pewno, tym bardziej, że Jacek Tomkiewicz, który pierwszy wpadł na pomysł organizowania memoriałów tutaj właśnie Feliksa Rawskiego, też uczestniczy, no ale niestety nie dojechał tym razem do mety. No proszę Państwa, mamy maj na przeczekanie, czyli ligi piłkarskie, biegiem i chodem, medalowy wypad, również sporty walki oczywiście, gdzie pozdrowie jak zwykle, no i to witamy na świecie, czyli proszę Państwa, kilkadziesiąt noworodków w tym tygodniu. A ile mamy pozycji filmowych? No już liczymy. 2, 4, 6, 8, 10 reportaży filmowych będą dostępne już w czwartek, najpóźniej w piątek wszystkie w naszym strumieniu telewizyjnym. Zachęcam do oglądania naszej strony i muszę się przy okazji, proszę Państwa, pochwalić, że nasz kanał YouTube'a osiągnął 1000 subskrypcji. Co to oznacza? No mam wrażenie, że to oznacza, że troszkę wreszcie na tych swoich 3300 filmach będziemy zarabiać. Zachęcam do oglądania. Bardzo dużo tam jest Was, ludzie. Was, naszych mieszkańców powiatu i przyjezdnych gości, bo też z festiwali naszych i kabaretowych i chleba są reportaże. A więc przede wszystkim jesteście tam Wy. I się oglądajcie. Po prostu. Oglądajcie swoje siebie, swoje dzieci, swoich wnuków. Zachęcam szczególnie Medial Piątkowski, kanał YouTube'a. Proszę o subskrypcję w dalszym ciągu. Bardzo nam na tym zależy. A jeszcze raz zapraszam na tutaj na okładce 12. tuzinowy festiwal Miwena Etno Kabaret. Przypominam, 23 zespoły. Od 11.15 do 17.00 występy, później gala kabaretowa z ogłoszeniem wyników i zabawą. Wszystkie tańce ludowe, to co my najbardziej lubimy. No i obiecałem tutaj tym zespołom, że szefowe przynajmniej dostaną ode mnie buziaka. Staram się zachować zdrowie, by ten buziak nie był chory. Musi być zdrowy. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Pada deszczyk, pada sobie równo. Raz kapnie na trawkę, drugi raz na głowę. I nie bójmy się deszczu majowego.
urośniemy może troszeczkę, albo przynajmniej przyrośnie nam rozumu. Bo rozum jest ważny, ważne myślenie. I już na koniec, nie dajmy się byle komu sprowokować. Bardzo ważne. Miejmy nerwy jak postronki. Wszystkiego dobrego. Spotkamy się w sobotę, a przed tą kamerą za tydzień. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, a zdrowia przede wszystkim. Do widzenia Państwu. Co słychać? TV.